Krystyna, bardzo dziękuję za zaproszenie. W imieniu Tomka Wesołowskiego i swoim chciałbym przybliżyć Państwu pokrótce bardzo w tym ograniczonym czasie problemy związane z ochroną ptaków w Puszczy Białowieskiej i z pewną mitologią, która narosła w ramach tego konfliktu o to, jak puszczą gospodarować. Puszcza Białowieska no to jest duży kompleks leśny, 63 tysiące hektarów, który jest na powierzchni, tak jak mówił profesor Kowalczyk, 0,7% powierzchni kraju. Mamy tu węgowe, 67% awifauny krajowej węgowej. 2/3 krajowej awifauny węgowej jest na 0,7% drewna. Czyli jest to teren ewidentnie bardzo bogaty w ptaki węgowe. 30 tych gatunków to są gatunki z załącznika pierwszego dyrektywy ptasiej, 14 to są gatunki, które wyznaczają obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Dla 11 gatunków puszcza jest wiodącą ostoją krajową, w tym sensie, że podtrzymuje przynajmniej 1, a często daleko więcej procent krajowej populacji. Takie sztandarowe gatunki to jest muchołówka białoszyja, dzięcioł białogrzbiety, dzięciołgrzbiet barczasty, suweczka i włochatka. Zanim powiemy coś o tym, jak te ptaki funkcjonują w Puszczy Białowieskiej, muszę przypomnieć, że zręby wiedzy o ekologii ptaków i o funkcjonowaniu ptasich populacji zostały położone przez badania, które były robione przez 4 dekady powojenne, głównie w okolicach Oxfordu, w Wielkiej Brytanii i w Holandii. I te badania, które już profesor Kowalczyk przytaczał, wspominał o nich, te badania ukształtowały obraz naszego postrzegania ekologii ptaków. Ale te badania były prowadzone w niewielkich, pofragmentowanych lasach, przy wysokich, bardzo wysokich zagęszczeniach populacji ptasich, które charakteryzowały się dużą konkurencją i niedostatkiem pokarmu generalnym. A przede wszystkim, jeżeli mówimy o dziuplakach, na pewno niedostatkiem miejsc gniazdowych. W związku z czym ogromna większość tych badań była prowadzona, jeśli nie wszystkie, w budkach, w skrzynkach węgowych. A skrzynki węgowe funkcjonują dla dziuplaków zgoła odmiennie niż naturalne dziuplaki. W tych warunkach również presja drapieżnicza, czyli straty w węgach, były daleko mniejsze niż w innych warunkach. Czyli dysponowaliśmy pewnym obrazem funkcjonowania ptasich populacji, który został zupełnie zakwestionowany przez badania, które Zespół Białowieski rozpoczął w połowie lat 70. Profesor Tomiałyś, Wesołowski, Walankiewicz, Dorota Czeszkiewicz i cała ekipa z nimi związana. Wykazało, że w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego zagęszczenia ptaków są zadziwiająco niskie. Podobnie jak w Puszczy Amazońskiej, zagęszczenia, czyli liczba osobników danego gatunku na jednostce powierzchni, jest daleko niższa niż na przykład w parkach miejskich czy w lasach zagospodarowanych, które znamy wszyscy z zaokna. Istnieje nadpodaż pokarmu, istnieje nadpodaż miejsc gniazdowych, szczególnie jeśli myślimy o dziuplakach. Dziupli jest daleko więcej niż ptaki potrzebują. W związku z czym i pokarm, i miejsca gniazdowe nie limitują, zupełnie tak jak w tych zachodnich lasach, liczebności populacji. Konkurencja międzygatunkowa nie ma dużego znaczenia. Jest ogromny, wysoki poziom strat w lęgach. I to powodowane nie tylko przez te drapieżniki, które znamy, tuny, puszczyki i tak dalej, ale przez myszy, przez pilchy. Myszy są jednym z wiodących czynników strat w lęgach szeregu gatunków ptaków. I to zarówno tych naziemnych, jak i na drzewach. Z drugiej strony, ten cały zespół gatunkowy gniazdujący w Puszczy Białowieskiej jest w czasie 40-letnich badań, które ekipa Wesołowskiego i Tomiałysia prowadziła, jest zadziwiająco stabilny gatunkowo. Znaczy skład gatunkowy jest prawie niezmienny. Do tego wszystkiego dochodzi znowu coś, co na Zachodzie wyglądało zupełnie inaczej. Niska powracalność osobników w to samo miejsce w kolejnych latach gniazdowania. Rzecz dotyczy tych ptaków, które wędrują do Afryki na zimę. Znowu inaczej niż w populacjach zachodnioeuropejskich. Tej stabilności składu gatunkowego towarzyszą duże zmiany na przestrzeni 40-lecia ogólnej liczebności, biorące się ze zmian liczebności kilku wybranych gatunków kluczowych. Te zmiany, co ciekawe, nie są w ogóle skorelowane ze zmianami indeksów liczebności tych samych gatunków w otoczeniu, w lasach, które są poza Puszczą Białowieską. Nie są.
Przyczyny w związku z tym, tych zmian, są zupełnie nierozpoznane, bo środowisko jest w Białowieskim Parku Narodowym stabilne. W związku z czym zupełnie nie wiemy, dlaczego te zmiany zachodzą i możemy tylko podejrzewać, że być może stoi za nimi klimat, a może coś innego. To jest kolejne zadanie badawcze przed zespołem. Czyli, krótko mówiąc, Puszcza Białowieska niewątpliwie stanowi z punktu widzenia ornitologów czy ekologów unikatowy ekosystem regulowany spontanicznymi procesami. I jak to mówi, lubi mówić profesor Wesołowski, to jest takie nasze okno w przeszłość, okno w ewolucyjną przeszłość ekosystemów, gatunków czy zgrupowań. Być może nie jest to dinozaur, ale na pewno jest to taki żyjący mamut, w świetle tego, co pani profesor Latałowa mówiła. I ten mamut, ten ekosystem, który funkcjonuje tak jak on dziś, dostarcza nam wiedzy koniecznej dla skutecznej ochrony gatunków. Niekoniecznie w puszczy, ale również poprzez zderzenie, ten kontrast z wiedzą, którą mamy dla populacji zachodnich, dostarcza nam wiedzy o tym, jak skutecznie możemy chronić gatunki poza puszczą. Jak naprawdę ich populacje mogą funkcjonować. Jest to szczególnie oczywiście ważne w tej epoce zmian klimatycznych, którą mamy. Jakie mamy problemy? No to jest trywialne, mówimy o tym wszyscy. Park Narodowy chroni tylko 17% puszczy. Razem z rezerwatami to jest 36% powierzchni chronionej całego kompleksu leśnego. 2/3 są w reżimie gospodarki leśnej z całym urokiem tego reżimu. To oznacza, że część gatunków, które ma wymagania związane z licznymi populacjami czy dużymi areałami, ma problemy z utrzymaniem żywotności swojej populacji. Te problemy łatwo można dostrzec, kiedy spojrzymy na wyniki badań zespołu profesora Warankiewicza z 2010 roku. Zespół zbadał występowanie dzięciołów białogrzbietego i trójbalczastego we wszystkich oddziałach Puszczy Białowieskiej. Procent zasiedlonych oddziałów, jak widzicie Państwo, zmieniał się w gradienci intensywności użytkowania. Najwięcej tych zasiedlonych oddziałów było w Parku Narodowym, mniej było w rezerwatach, jeszcze mniej było w lasach gospodarczych, które graniczyły z rezerwatami lub z parkiem, a najmniej w lasach gospodarczych, które nie graniczyły z obszarami chronionymi. Czyli na tych obszarach, które stanowią większość puszczy, zagęszczenia tych dzięciołów, które są w puszczy najcenniejsze, wynosiły tylko 18% tego, co było w Parku Narodowym. To pokazuje, że mamy pewien problem z gospodarką leśną. Nie jest to kwestia związana z różnymi siedliskami w tych wydzieleniach, że w tych różnych wydzieleniach, o różnym reżimie gospodarowania są różne siedliska, w sensie jest więcej grodów lub borów. Bo jeżeli spojrzymy w obrębie siedlisk, w obrębie łęgów, grądów i borów, te trzy wydzielenia tutaj, ten gradient jest zachowany wciąż. Czyli to nie jest kwestia typu siedliskowych lasów. To jest oczywiście kwestia, jak dużo mamy martwego drewna. Bo to są frekwencje oddziałów, w których stwierdzono martwe drewno. Albo bardzo dużo martwego drewna, to są czerwone części słupków. Jak Państwo widzicie, to jest dokładnie ten gradient. Oczywiście dzięcioły w ramach poszczególnych wydzieleń jest ich tym więcej, im więcej martwego drewna. Czyli związek jest prosty. To martwe drewno lub jego brak jest czynnikiem wiodącym ten gradient liczebności dzięciołów w Puszczy Białowieskiej. Tak, to były wyniki dla dzięcioła białogrzbietego. Zupełnie tak samo wyglądają wyniki dla dzięcioła trójbalczastego. Jak wygląda problem z pozyskaniem drzew jako zagrożeniem dla liczebności tych dzieciaków? Krzysiek Kajzer i Wojtek Sobociński w 2012 roku sprawdzali, jak wygląda pozyskanie drewna w miejscach, gdzie występowała dziura dzięciowa trójbalczastego i w losowych punktach w otoczeniu tej dziury. Jak Państwo widzicie, miejsca, gdzie dziura występowała, miały daleko niższe pozyskanie drewna, kilkukrotnie niższe,
I co jest najważniejsze, nie tylko w tym roku, w którym oni tą dziurę znaleźli, ale ten kontrast obejmował historię użytkowania tego miejsca w poprzednich latach. To jest chyba z 10 lat. W związku z czym użytkowanie, zwiększone pozyskanie drewna zostawia ślad, który trwa przynajmniej 10 lat i powoduje, że dany fragment lasu jest mniej chętnie zasiedlany jako miejsce rynkowe przez dzięcioła trójpalczastego. Co więcej, tak samo to wygląda w sytuacji dzięcioła białoświetnego i nawet jeżeli to są już badania z roku 14, jeżeli zmniejszył się ogólny poziom pozyskania w ostatnich latach na skutek nowego planu urządzenia lasu, to wciąż ten kontrast istnieje. Wciąż dzięcioły preferencyjnie występują w miejscach, które są niżej, mniej eksploatowane i wciąż są to preferują miejsca, które mają długą historię wsteczną obniżonej eksploatacji. No i na koniec trzeba powiedzieć, że o ile z jednej strony te walory ornitologiczne są dosyć klarowne i czynniki rządzące licznym występowaniem ptaków są dosyć klarowne, to o tyle z drugiej strony przekaz dotyczący propozycji, jak puszczę użytkować w tych czasach, jest w mojej ocenie bardzo taki zmitologizowany. Cztery główne mity, które chciałbym przypomnieć pokrótce, to jest takie, że puszcza umiera, że musimy metodami inżynierii ekologicznej chronić ten ekosystem, który właśnie się stacza na dno i że inwentaryzacja zeszłoroczna wykonywana przez lasy państwowe wykazuje coś dobitnie, o tym będzie za chwilę. I wreszcie ostatnie pytanie, ostatni mit, który w tym problemie funkcjonuje, to jest takie, czy rzeczywiście różnorodność biologiczna, jak bardzo często słyszymy, wskutek ochrony biernej jest zagrożona. Czy rzeczywiście ona spada? No jeden z tych pierwszych mitów, który egzemplifikuje taki cytat, że inwentaryzacja zeszłoroczna niezbicie wykazuje konieczność gospodarki leśnej dla zachowania bioróżnorodności. I to jest tekst, który jest wygłoszony w tle tych wyników. Ale co te wyniki pokazują? Pokazują właśnie coś dokładnie odwrotnego, że po 4 latach nieeksploatowania drewna, które zostało w wyniku gradacji kornika, wydzieliło się jako rówieśnicy innych na obszarach niechronionych, że właśnie na tych obszarach mamy w tej chwili fantastyczną sytuację, w której te czynniki, które determinują występowanie dzięciołów, o których mówiłem przed chwilą, mamy nagle dwu-trzykrotnie więcej łatwego drewna niż mieliśmy lat temu 5. Dlaczego? Dlatego, że leśnicy powstrzymywali się z wycinką. Czyli jeżeli wyniki inwentaryzacji coś pokazują, to właśnie skuteczność zachowania dużej ilości martwego drewna w obliczu gradacji i powstrzymywania się raczej z bardzo intensywną wycinką wszystkich tych drzew, jak to było planowane. Gdy ja słyszę lamenty na temat tej bioróżnorodności, która zanika, to oczywiście zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy lamentują nad utratą różnorodności w Puszczy Białowieskiej, świadomie albo nieświadomie, raczej świadomie, nie odróżniają różnorodności typu alfa od beta. Różnorodności alfa, która mówi o tym, ile gatunków jest w jednym miejscu, czyli że jest ich tam bardzo dużo, to jest duża różnorodność alfa, od różnorodności, która mówi o tym, jak różne są gatunki w różnych miejscach, jak zróżnicowane. Czyli jeżeli chcemy zobaczyć dzięcioła białoświetnego, jedziemy do Puszczy Białowieskiej, jeżeli chcemy zobaczyć krwawodzioła, jedziemy na Odbierze, ale nie do Puszczy Białowieskiej. Jeżeli chcemy zobaczyć ptaki polne, idziemy do pobliskich wiosek. Ale przeciwnością takiego systemu, w którym jest duża różnorodność typu beta, różnorodność biologiczna beta, jest system, w którym te różne miejsca mają dosyć homogenizowany skład awifauny, skład gatunkowy. To jest coś takiego, czego Państwo pewnie doświadczacie, kiedy wyjeżdżacie na konferencję, na lotnisku usiłujecie kupić prezent dla dziecka. Wtedy widzicie, że wszędzie to jest Lego,
te same marki, które macie w Polsce. Nie potraficie kupić nic specyficznego. To jest ten sam problem z homogenizacją fauny, czyli z obniżaniem różnorodności w skali beta. I gdy ja słyszę te lamenty nad utratą różnorodności biologicznej, to oczywiście widzę, że z tego przeziera taka wizja, w której chcielibyśmy mieć w Puszczy Białowieskiej wszystko. To znaczy i te bociany białe, o których profesor Szyszko z upodobaniem mówi, może nawet, nie wiem, coś więcej, ale nie da się. Nie da się w jednym miejscu mieć wszystkiego. W jednych miejscach są żubry, w innych miejscach są gozice. Zatrzymanie kredacji kornika. A to jest sztandarowe hasło, pod którym mówimy o tym, że trzeba ciąć. Znaczy nie my, a raczej leśnicy. No i oczywiście jest to hasło, które pozostaje w zupełnym oderwaniu od badań robionych w Lesie Bawarskim, gdzie wykazano, że istnieje zależność krokowa, jeżeli chodzi o skuteczność wycinki świerku w obliczu gradacji szkodnika. Albo się wytnie więcej niż 80%, albo się nie ma żadnego efektu. Nie jest tak, że jeżeli wytniemy mniej niż 80% zainfekowanych świerków, to będziemy mieli skuteczność rzędu 30%. Nie, 0 albo 1. I znowu, na obszarze Puszczy Białowieskiej, gdzie 65% tylko byłoby dostępnych do ewentualnych działań tego typu, no nie uzyskamy z definicji. Same liczby mówią, że jest to niemożliwe, nie mówiąc o logistyce tego, żeby tak wysoką efektywność na obszarach tak dużych uzyskać. No oczywiście, to już moi poprzednicy mówili, że gradacje są regularne co 8-10 lat i w dobie zmian klimatu są czymś naturalnym i coraz częstszym. Czy puszcza umiera? Najbardziej dramatyczny przekaz, który usłyszeliśmy w zeszłym roku z Rady Naukowej Leśnictwa przy premierze RP, no to właśnie był taki. W eter poszły informacje, że puszcza umiera. Podczas gdy prawda jest taka, że oczywiście gradacja kornika jest bardzo silna, ale do końca sierpnia ubiegłego roku to było 17% świerków, a w skali wszystkich drzew to jest zaledwie 5%. To jest obraz tego, że puszcza rzekomo umiera. To jest liczba zainfekowanych drzew w Puszczy Białowieskiej na koniec sierpnia ubiegłego roku. A jeżeli chcemy spojrzeć na świerka, to tyle procent świerka w sierpniu ubiegłego roku było zainfekowane. Państwo sami widzicie, czy puszcza umiera, czy nie. No i wreszcie, chyba ostatni z mitów, o których mówię, mianowicie ochrona sierpnik Natura 2000. Ministerstwo bardzo lubi mówić, że ono musi w obliczu tej klęski chronić siedliska naturowe, siedliska priorytetowe jeszcze, no ale te siedliska priorytetowe z naszej dyrektywy to jest tylko 6% powierzchni puszczy, z reguły ona nie ma świerka, a główne siedlisko naturowe to grądy, które zupełnie nie przejmują się tym, że świerk zamiera, nic im to dla ich funkcjonowania, przynajmniej w tym wymiarze zamierania świerka, nie robi. A jeżeli grądy są w stanie niewłaściwym z punktu widzenia wymogów dyrektywy środowiskowej, to głównie z powodu gospodarki leśnej i szeregu czynników, które piętna, które na grądach gospodarka leśna odcisnęła. Mianowicie, podsumowując, absolutnie unikatowy las w Europie, miejsce światowego dziedzictwa. Stopień jego transformacji jest daleko mniejszy niż wszelkich innych lasów w Europie. Jest to nasze okno w przeszłość, żeby uczyć się, jak funkcjonują systemy w warunkach daleko bardziej naturalnych niż w tej chwili możemy oglądać w zachodniej Europie. Gospodarka leśna stanowi problem dla tego ekosystemu i narracja, którą lasy razem z ministerstwem prowadzą, jest narracją, która czasem się ociera mitologiami o fakt. Dziękuję bardzo.